26 listopada odbyła się prezentacja kolejnej inwestycji zrealizowanej w tym roku przez powiat dzierżoniowski. Mowa o chodniku, który został wybudowany w Niemczy na długości 416 metrów. Była to bardzo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, ponieważ wypełniła lukę pomiędzy istniejącym już chodnikiem zlokalizowanym od strony Przerzeczy na Zdroju i chodnikiem biegnącym wzdłuż ulicy Chrobrego. Kolejna inwestycja, w całości finansowana z budżetu powiatu, niecałe 400 tysięcy, niecałe 500 metrów, ale w miejscu bardzo ważnym, bardzo podnosząca bezpieczeństwo mieszkańców. Jak widzimy, ruch jest tutaj bardzo duży. Jest to chodnik łączący tak naprawdę Niemcze z trasą numer 8, z trasą krajową. Daje też połączenie ze ścieżką rowerową, także możemy na rowerze dojechać aż do Puławy Górnej bezkolizyjnie, bezpiecznie. Powstały tutaj dwa markety. Ilość osób przemieszczających się tutaj wzrosła bardzo. W związku z tym myślę, że mieszkańcy Niemczy będą bardzo zadowoleni, że taki chodnik tutaj powstał. Będą się czuli bezpiecznie i komfortowo. Wykonane zgodnie z planem, zgodnie z dokumentacją techniczną. Co prawda w trakcie robót pojawiły się pewne nowe elementy z uwagi na to, że od momentu stworzenia dokumentacji projektowej do rozpoczęcia robót minęły 3 lata, powstały placówki handlowe, uwarunkowania terenowe troszeczkę się zmieniły, ale wprowadzone zostały zmiany projektowe i w tej chwili mamy chodnik o długości 416 metrów bieżących razem z dwoma przejściami dla pieszych, z kilkoma zjazdami prowadzącymi do przyległych nieruchomości. Znajdujący się wzdłuż chodnika rów został odmulony, oczyszczony, wyprofilowany. Pojawiło się nowe oznakowanie poziome pionowe, jak również barierki dbające o bezpieczeństwo pieszych. Wcześniej była to luka pomiędzy dwoma istniejącymi już chodnikami. Jednym biegnącym od strony Przerzeczy na Zdrój, drugim natomiast znajdującym się w miejscowości Niemcza. W tej chwili te dwa chodniki zostały połączone w jeden ciąg pieszy. Inwestycja z pewnością poprawi również bezpieczeństwo pieszych, w szczególności biorąc pod uwagę funkcjonowanie w pobliżu dużych placówek handlowych.